witam drodzy na moim kanale. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pierwszymi spostrzeżeniami dotyczącymi kartridża Game Drive dla Atari Jaguara. Czekałem na dostępność tego urządzenia ponad 2 lata. Zapisałem się w sumie 3-krotnie na listę oczekujących. Ostatecznie udało się kupić kartridż, jednak jego dystrybucja pozostawia dużo do życzenia. Urządzenie ma duże możliwości. Jest w stanie czytać obrazy kartridżów, jak i od najnowszej wersji oprogramowania, również obrazy płyt CD. Biorąc pod uwagę ceny oryginalnych gier dla Atari Jaguara, jest to bardzo dobra alternatywa. Koszt urządzenia to kwota około 800 zł plus dodatkowe opłaty celne. Kartridż sprowadzany jest od Retro HQ ze Stanów Zjednoczonych. Game Drive jest solidnie wykonany, plastik jest gruby, naklejka wykonana jest na śliskim papierze wysokiej jakości. Nośnikiem danych jest karta microSD, którą należy sformatować w systemie plików FAT32. Oprócz samych obrazów kartridżów czy CD, warto przygotować dodatkowe pliki w formacie MRQ. Pozwalają one dodać zdjęcia czy informacje o uruchamianych grach. Umieszczamy je na karcie microSD wraz z obrazami gier. Warto zaktualizować firmware Game Drive'a do najnowszej wersji. Dzięki takiemu postępowaniu będziemy mieli możliwość ładowania obrazów CD w postaci plików JCD. Pokażę w tym materiale, jak konwertować obrazy do tego formatu. Samo oprogramowanie konwertujące ściągamy ze strony twórcy. Aktualizacja firmware odbywa się automatycznie. Po wgraniu pliku do głównego katalogu Game Drive'a, jeśli nasza wersja urządzenia posiada bardzo stary firmware, będziemy potrzebowali zmienić rozszerzenie ściągniętego pliku z UPD na OVR. Dzięki takiemu zabiegowi uruchomimy automatyczną aktualizację. Warto zwrócić uwagę, że demo scena Atari Jaguara jest bardzo aktywna. Będziemy mieli możliwość oglądania najnowszych produkcji. Pokażę jedno takie demo, testując szybkość uruchomienia różnych wielkości obrazów dla Atari Jaguara. Jeśli chodzi o menu nawigacyjne urządzenia, jest bardzo intuicyjne. Mamy opisaną całą funkcjonalność na ekranie. Menu jest przejrzyste i atrakcyjne graficznie. Z testów, które wykonałem, nie wszystkie gry w wersji CD możemy uruchomić przy obecnej pierwszej wersji oprogramowania wspierającego uruchomienie obrazów CD. Około 10% skonwertowanych plików nie byłem w stanie uruchomić. Myślę, że zostanie to poprawione w kolejnych wersjach oprogramowania. Jak widzieliśmy, uruchomienie obrazu 2-megabajtowego zajmuje jedynie 8 sekund. Przy uruchomieniu kartridża 4-megabajtowego, jak w tej chwili, musimy poczekać dokładnie 2 razy dłużej.
demo uruchamiane z obrazu kartridża o wielkości 14 MB to już czas oczekiwania na uruchomienie około 44 sekund. Kartridż jako urządzenie oceniam wysoko. Jesteśmy w stanie uruchomić niemal wszystko, co wyszło na Atari Jaguara. Samo wykonanie urządzenia oraz oprogramowanie stoi na wysokim poziomie i cały czas jest rozwijane. Urządzenie posiada również możliwości zapisywania stanu gier, jeśli oryginalny kartridż posiadał taką funkcjonalność. Najmniej przyjemną kwestią jest sama dystrybucja i dostępność urządzenia. Na szczęście to już mam za sobą. Dla obrazów gier CD, jak widać, start jest błyskawiczny. Zostawiam Was z tym demem gry i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Space Ace, defender of justice, truth, and the planet Earth. Ace is being attacked by the evil Commander Borg. Hold your fire! Who is that creep? Borg! Earthlings must surrender to me. No way, Borg, old buddy. Oh! Ah! I've been hit! By the Infanto Ray. Earthlings must surrender to me. Struggle with Dexter to regain his manhood. Destroy the Infanto Ray. Defeat the evil Borg. Come on, Kimberly, let's go. I've been hit. Be valiant, Space Warrior. The fate of Earth is in your hands.